Teatr Rozrywki z Chorzowa zawitał do Cieszyna. W repertuarze tegorocznej edycji Dni Teatru znalazły się trzy propozycje: Jesus Christ Superstar, Człowieczy Los oraz Skrzypek na dachu. W środę w cieszyńskim teatrze wystawiono legendarną rock operę. Do Cieszyna zawitaliśmy już bodaj trzeci raz. 2003 rok, pamiętam, byliśmy właśnie z tym, że Jesus Christ Superstar, ze Skrzypkiem na dachu i wtedy jeszcze z Ewitą Nieśmiertelną, taka była u nas prezentacja tego znanego musicalu. A teraz u nas jeszcze żyje Jesus Christ Superstar i jeszcze żyje Skrzypek na dachu, z którym przyjeżdżamy w piątek. Jak te spektakle się wtedy przyjęły? Wtedy się przyjęły bardzo ciepło, bardzo gorąco wręcz, bardzo fajnie. I dzisiaj w roli Jezusa. Jak pan się czuje w tej roli? Doskonale. Od 18 rok już gram w tą rolę w spektaklu chorzowskiej rozrywki. I czuję się doskonale. I nawet przeraża mnie trochę fakt, że kiedyś ten spektakl będzie musiał zejść z afisza, ale cieszę się, że ciągle to nie jest ten moment. Póki co cieszy się zainteresowaniem. Coś pan zmienia, udoskonala na przestrzeni tych lat? Podobno się rozwijam, także... A tak naprawdę po prostu kontakt z teatrem, kontakt z tymi ludźmi pracującymi na co dzień na scenie teatru bardzo dużo mi daje i wychodząc potem na scenę z dżemem czy w jakiejkolwiek innej odsłonie czuję, że zyskałem coś więcej i mam większą świadomość bycia na scenie. To jest wielka przygoda. To, co mnie spotyka przy okazji Jesus Christ Superstar. Jutro ostatni spektakl w ramach Dni Teatru, Skrzypek na dachu. To już absolutnie klasyka. No tutaj się sporo nam pozmieniało, bo zaczynał to jeszcze Stasiu Ptak lat temu. Ho, 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 bardzo. No ja już od 15 lat kreuję Tewiego Mleczarza, ale córki mi się troszkę pozmieniały, bo córki się zestarzały i trzeba było zmienić. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.